Pogorszył się stan 8-letniego Kamila z Częstochowy, nad którym znęcał się ojczym. Dziecko już ponad miesiąc temu trafiło do szpitala w Katowicach. 31 dzień i tak naprawdę ani przez moment stan chłopca nie był dobry. Cały czas jest to walka o życie. Choć miał już być z tej śpiączki wybudzany. Lekarze musieli zmienić plany, ponieważ stan 8-latka jest bardzo ciężki. U chłopca postępuje choroba oparzeniowa, ostra niewydolność oddechowa oraz ciężkie zatrucie całego organizmu. Wszystko to powoduje, że niezbędne było wdrożenie u chłopca zaawansowanego leczenia. Kamilek jest podłączony do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, wspomagającej krążenie i natleniającej krew. Kamil jest ofiarą przemocy domowej. Jego ojczym, Dawid B., znęcał się nad chłopcem. Bił go, przypalał papierosami, polewał wrzątkiem i zostawiał na rozgrzanym piecu. Mężczyzna jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Matka 8-latka Magdalena B. usłyszała zarzut narażania dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.